osobiście, że mnie to nie zaskoczyło. Dla mnie to było tak oczywiste, że on poszedł do tego seminarium. Jestem całkowicie zdecydowany poświęcić się Bogu i naśladować Chrystusa w stanie zakonnym. Ja pamiętam taką śmieszną myśl, bo kiedyś był taki program 10-15 i tam przyjechał Ojciec Święty i też właśnie pytali, jak to się wszystko zaczęło. Ja powiem, że no został ministrantem i tak to potem poszło. Akurat wtedy Łukasz chyba też został dopiero co ministrantem, bo kiedyś pomyślałam, o to może Łukasz też zostanie kiedyś papieżem. Jest to konkretny facet. Wie, czego chce, do tego dąży, ma swój cel. Stajemy dziś przed Bogiem z drżącymi sercami. Pokornie pochylając głowy wobec ogromnej tajemnicy kapłaństwa, do której zostaliśmy niezasłużenie wybrani i przeznaczeni. Znamy się już 10 lat i jak dla mnie się nie zmieniłeś. Zawsze byłeś zrozumiał, zawsze okazywałeś wsparcie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Okres nowicjatu był dla nas okresem trudny. Pomimo tego skupienia nauki o Wam swoim przygotowaniem temu, byśmy zawsze potrafili przyjąć Boże wezwanie, doświadczenie o dobrej wojnie, do tego, by stać się miejscu na sami święty i uroczysty.